Witam, Justyno. To fakt, że ten czas, który się rozpoczyna wodnika i w ogóle samo działanie samego wodnika jako znaku, jako tego przedsięwzięcia jest trudne. I wcale się nie dziwię, że cię dotknął jako wodnika, dlatego że jest to jak najbardziej czułe miejsca. Każdy z nas ma takie czułe miejsce i każdy z nas na to odpowiada. A to też ze względu na to, że to nie jest prowokacja z mojej strony, co bardziej pokazanie działań astrologicznych, które mają prawo bytu i istnienia astrologii. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że Uran jest jedyną planetą, która pokazuje, że inaczej możesz zmieniać ci konsystencję twojego całego życia. To, co jest zaszeregowane, to, co jest zapisane, nagle mówi Uran, nie, będziesz tak robił. Popatrz, naprzeciwko siebie, ja wiem, że ty może na astrologii się nie znasz, ale naprzeciwko ciebie jest lew. I lew jest królestwem, władcą, kierownikiem, jakimś takim, wiesz, działaniem budującym, prokreacją. A wodnik mówi, nie będziesz tego robił. Nie będziesz od dzisiaj królem, bo jest teraz rewolucja czy ewolucja. Wiesz, teraz tak. Wodniki na ogół nie chcą mieć uzależnień. Uzależnień tych, które prowokuje, które ustanawia po prostu lew. Weź zwróć uwagę. Lew chce mieć dużo władz. Chce być władczy, co to nie on, i leniwy. Wodnik na odwrót. Wodnik pracuje i chce, ale chce pracować monotonnie i chce pracować, żeby zawsze ta praca była. I tradycyjnie. Taką, wiesz, jeżeli mamy manufaktury i przeszły te maszyny, które zaczęły budować na przykład już tą pracę lżejszą, to wodnik zrobił tą rewolucję, żeby przejść od tego takiego, wiesz, przędzenia do momentu produkcji takiej. I to jest właśnie wodnika zasada. Wodnik właśnie chce zafunkcjonować na tej zasadzie, że tworzy coś. Coś robi, ale robi to dla społeczeństwa, dla królestwa, dla wszystkich. I teraz zwróć uwagę, że te momenty są właśnie najbardziej skrajne. Najbardziej skrajne, najbardziej rewolucyjne i najbardziej powiedzmy takie, że nie do wiary, chociaż to trudno powiedzieć, czy nie do wiary, czy też wskazują jakby nową świadomość. Idzie epoka wodnika. Już zauważasz, że zmienia się w ogóle psychika nawet dzieci, te, które się rodzą. Zmienia się to wszystko i to wszystko jest. I wiesz, i teraz tylko chodzi o to, żeby tak skonsolidować to wszystko i stworzyć to, co napisałeś, że namawiam do czegoś, do tej rewolucji, ale no ta rewolucja istnieje, to każdy porządny astrolog czuje to i każdy porządny człowiek, który się zajmuje prelekcją przyszłości i wie o tym, że te wszystkie rzeczy upadną, chociaż niektórzy uważają, że globalizacja czy cokolwiek to jest to, czy internet. Internet jest ogromną wolnością i należy do wodnika. Kiedy zacznie internet ewoluować w inną stronę, wówczas nastąpi po prostu wymiana tego. I na pewno nastąpi wymiana. Ja teraz tylko się zastanawiam, w co. Dzisiaj mamy te tabloidy, tak? I te tabloidy, które są już wszystkim, chociażby telefon komórkowy. Jest właśnie, już zastępuje sekretarkę i czego on nie zastępuje, zacznijmy od tego. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest najważniejszy cel.
Najważniejszy cel jest komunikacja, partnerstwo. I teraz zwróć uwagę, że na przykład chociażby w internecie, zobacz, jaką furorę zrobiła nasza klasa. Teraz szukam przyjaciela czy coś takiego. Czy weź zobacz, czy Facebook, czy Allegro chociażby, wymiana towarów i poszukanie. I chociaż weź zobacz, czy te społecznościowe takie działania, no chociażby strony www, to jest coś niesamowitego. I weź zobacz, to wszystko działa, a działa dzięki właśnie odbiorcom. Działa dzięki właśnie informacji. Informacji, która właściwie, tylko teraz trzeba wziąć pod uwagę, czy działa to na plus, czy na minus. Popatrz sobie inaczej. Gdybyś poznała kulturę aborygenów, akurat mam taką przyjemność, że poznałem człowieka, który zna aborygenów i to nawet dosyć dobrze. I żył pomiędzy aborygenami, to nie tam krótko, tylko nie wiem, jaka historia była, ale nie jestem pewien, czy czasem jego dziadek nie miał na swoim terenie aborygenów. Może dlatego, może się wychował wśród tych aborygenów. Nieważne. Ale aborygeni na przykład dają sobie spokój, dają sobie radę przeżyć w tych trudnych warunkach. To jest raz. Komunikują się ze sobą nie na zasadzie listów czy przekazów, tylko na zasadzie telepatii. Rozmawiają ze sobą też na zasadzie takiej. Zresztą wszyscy te stare kultury, chociażby Indianie, rozmawiają też na tej zasadzie. To, co wodzowie siedzą na przykład w kole przy ognisku i dymią, fajeczkę pykają, mówi się, że palą fajkę pokoju, to oni rozmawiają w tym momencie. Oczywiście, że jest to, co my dzisiaj odkrywamy, mówimy o mowie ciała. To, co niektórzy wykorzystują w NLP i odkrywają na nowo, to jest bardzo stare techniki. My to mamy zakodowane wewnątrz, ale wciska się nam, żebyśmy kupowali. To wszystko należy do wodnika. To wszystko jest wodnikiem i wszystkie te działania i odkrywania. Tylko teraz tak, czy pójdziemy w prawo, czy pójdziemy w lewo. Ja osobiście bardziej cenię tą pierwotną technikę, a nie wykorzystywanie tych technik. Bo kiedy wykorzystuje się te techniki, to w pewnym momencie ty właśnie jako wodnik wyczuwasz to i odwracasz to. Ale to obracanie kosztuje i wtedy kosztuje to sławę, kulturę, nawet, no masz. Jeżeli chcemy na przykład zrobić parówkę, która nie jest parówką i nagle okazuje się, że to nic nie ma wspólnego z parówką, z mięsem, a jest to parówką, jest sprzedawane jako mięso, to jest działanie i wodnika wcześniejszego, i wodnika późniejszego. Bo wodnik zauważył, że można tak robić, czyli mamy powrót do tej manufaktury, która się zamienia w fabrykę i bardzo ciężką pracę. I teraz następnie mamy wodnika w tym momencie, bo każda rewolucja, każde takie działanie jest. I teraz, kiedy przyjdzie wodnik, ten prawidłowy wodnik, który odczuwa ta epoka wodnika, która jest bardziej epoką ducha, ducha wewnętrznego, tego ducha, ducha stworzyciela, ducha, to co nazywamy czasami absolutem, bardzo często Bogiem, czy jeszcze stwórcą, czy twórcą, to co ja lubię najbardziej, twórca, bo jest to nie najbardziej bliskie, bo chociażby w buddyzmie jest troszeczkę inaczej. I budujemy to. Budujemy to i teraz wyeksploduje ta epoka wodnika, ta epoka
nazwijmy to ekumenia, ale to nie jest ekumenia ta, którą my rozumiemy przez ekumenię, że sobie podamy rączkę i będziemy siedzieć przy wspólnym ognisku czy przy wspólnym stole. To ekumenia myśli musi być. Ekumenia działania. I zrozumienie jeszcze jednej rzeczy, która jest najważniejszą rzeczą, zrozumienie budowy mózgu. I nie ingerowanie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że my wykorzystujemy zaledwie 7% całego mózgu, a gdzie reszta? Dobrze, dla sceptyków 15%. A gdzie reszta? Gdzie reszta tego wspaniałego organu, jaki jest tutaj się chowa i co on potrafi, a potrafi wiele. To wszystko było oczywiście wykorzystywane w dawnych czasach i na przykład chociażby to, co odkrywamy dzisiaj u zwierząt, że zwierzę wykorzystuje to do na przykład ratowania poziomu cukru, bo zwierzę to wyczuwa u nas i nas o tym informuje. To, że potrafi odnaleźć nasz ślad i iść za nami, nawet i tropiąc, to są psy tropiące, a przecież w myśliwstwie one były bardzo wyselekcjonowane. To, że ptaki mają odloty i na przykład potrafią się kierować, gdzie dzisiaj zauważamy to, i ptaki się kierują jakimś instynktem, nazwijmy to, tak to pięknie nazywamy, a w rzeczywistości mają te żyrokompasy i tą świadomość powrotu, a jednak mózg tego ptaszka, przypuśćmy cały ptaszek liczy 15 cm czy 20, na przykład chociażby słowik. I popatrz, czy chociażby to, co nie znamy zupełnie świata podmorskiego, zupełnie go nie znamy, budujemy dopiero jego świadomość, a bardzo zakłócamy. I epoka wodnika właśnie na tym to polega, więc dlatego ty też odpowiedziałaś tutaj nam to, co ja nam ustanowiłem pomiędzy tym a tym czasem, że jest ten czas i do tego właściwie uderza wodnik. Właściwie to jest ten czas wodnika i dla każdego. Też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy tego wodnika inaczej rozumie. Każdy ten czas zupełnie inaczej odbierze. Mimo to, że są słowa uznania, że kolor biały jest biały. No ale ktoś przyjdzie i powie, przepraszam, ja go widzę zupełnie inaczej. Bo widzi. A kto inny przeprowadzi eksperyment? Podłączy niebieskie światło i będzie niebiela błękit, czy nie, ten niebieski. A kto inny podłączy czerwony i będzie czerwony. A więc który to jest kolor? Czy to jest na pewno biały? Ale tak można z każdą barwą zrobić. I każda barwa będzie się inaczej prezentować i inne walory przedstawiać. I właśnie to ty widzisz jako wodnik, ale każdy znak widzi swoje zwodnicze barwy. Kiedy pali się żółte światło, a jest niebieska, przypuśćmy powierzchnia, wtedy zupełnie kolor staje się zielenią, tak? Kiedy żółte światło, a niebieska powierzchnia, tak? I na przykład możemy się bawić wtedy o cienie, w barwy i natężenia. Wiele rzeczy. I to na tym polega. I na tym polega także nasze życie, nasza egzystencja. I moje pogaduszki. Zapraszam na dalszy ciąg oczywiście opowieści o astrologii. A to tutaj vlogowiczka Justyna wywołała taki temat, bardzo miły temacik, krótki temacik, bo można stworzyć nawet doktorat w oparciu o te słowa, a przede wszystkim to, że szaleje już
epoka wodnika, która już ją czuć, już istnieje, bo przecież przyjdzie nieuchronnie jak Chronos, wyznaczy termin, a czas wodnika uraniczny będzie na pewno przewrotem i niepowrotem do tego samego, co było. I miejmy nadzieję, że odnajdziemy siebie jako istoty rozumne, a nie jako istoty. Do zobaczenia. Cześć.